Niepokojące oświadczenie Władimira Putina w sprawie Polski stwierdził, że Rosja jest już w pogotowiu. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Niemiec, które złamały unijne prawo. Jakie czekają ich konsekwencje? Poseł Platformy Obywatelskiej został pobity w galerii handlowej. Co ciekawe, oskarżony o to został Jarosław Kaczyński. A na koniec porozmawiamy sobie o zielonej granicy Agnieszki Holland. Będzie ciekawie. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie dwa razy o 6.30 i 18.00 macie najświeższe newsy z kraju i ze świata. Dziś jest ten dzień premiery polskiej zielonej granicy. Film, jakby nie było, bardzo mocno propagandowy. Byliśmy tam, chcieliśmy zobaczyć, o czym będziemy komentować to, o czym mówimy na kanale, żeby nie komentować tylko fragmentów, no bo to by było zbyt wybiórcze dziennikarstwo. Chcieliśmy zobaczyć to na własne oczy. I faktycznie, no, te wszystkie przecieki, fragmenty były nawet zbyt małym obrazem tego, jak bardzo zmanipulowany jest to przekaz, jak bardzo Polacy są przedstawieni w zły sposób, jak bardzo my jesteśmy tam demonizowani, imigranci gloryfikowani, a Białorusini są tacy al dente. To my jesteśmy gorsi od Białorusinów, jesteśmy gorzej tam tak przedstawieni. Więc faktycznie jest to paliwo dla Aleksandra Łukaszenki. Ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. To, co chciałbym wam powiedzieć, to zrobiliśmy relację z tego wydarzenia na naszym nowym kanale Dwie Baby, gdzie Ania i Kamila sprawdzają różne rzeczy. No i teraz zrobiliśmy po prostu test tego filmu, weszliśmy do kina i tam komentują to na bieżąco. Okazało się, że w ogóle byliśmy prawie że jedynymi osobami w kinie. Zazwyczaj, i to byliśmy w Złotych Tarasach, w jednym z najbardziej obleganych kin w Polsce. Tam zawsze są tłumy na premierę. Teraz nie było nikogo. To było praktycznie puste kino. Wrzuciłem zdjęcie na Twittera, możecie zobaczyć. Możecie wejść na BNB Extra, bo tam też zrobiliśmy o tym podcast i o tym powiedzieliśmy nieco dłużej. A relacje z całego tego naszego wyjścia macie na kanale Dwie Baby. I tutaj mega gorąca prośba do was. Jeżeli szanujecie naszą pracę i chcielibyście nas wesprzeć, link w opisie macie do nowego kanału Dwie Baby. I na Facebooku, i na YouTubie. Jest i strona na Facebooku, i kanał na YouTubie. Wbijcie tam proszę, zostawcie obserwacje, zostawcie subskrypcję. No to będzie kanał taki trochę bardziej luźny, z humorem, gdzie Ania z Kamilą będą właśnie testowały różne rzeczy. Między innymi takie wydarzenia, jakie tutaj są. Także zapraszam serdecznie, byście zrobili dla nas naprawdę niezłą robotę. Dziękuję wam za to. No i lecimy już z wiadomościami. Propagandistki filmiki, roliki, które snimają... Rosja i Białoruś biorą pod uwagę zagrożenia, jakie mogą płynąć ze strony Polski, oświadczył sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow. To komentarz dotyczący relacji polsko-ukraińskich i doniesień o ich pogorszeniu w obliczu sporów dotyczących embarga na ukraińskie zboże. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do ostatnich wydarzeń dotyczących wzajemnych stosunków Warszawy i Kijowa. Sekretarz prasowy Władimira Putina oświadczył, że Rosja widzi rosnące napięcie między Polską a Ukrainą i spodziewa się dalszych rozłamów między Kijowem a jego zachodnimi sojusznikami. Dmitrij Pieskow skomentował oświadczenie Polski, że nie wyśle nowych dostaw broni na Ukrainę. Jeśli chodzi o uzbrojenie Polski, to rzeczywiście sąsiedztwo z Polską nie jest najwygodniejsze dla naszych białoruskich towarzyszy. Kraj jest dość agresywny, nie stroni od działalności wywrotowej, ingerencji w wewnętrzne sprawy innych państw. Cytuję słowa przedstawiciela Kremla, rosyjska państwowa agencja TASE, ale nasi białoruscy przyjaciele i sojusznicy oraz my jesteśmy w pogotowiu na tle potencjalnych zagrożeń, jakie mogą nadejść ze strony Polski, podkreślił Pieskow. Zauważył, że Moskwa i Mińsk kontynuują pracę nad opracowaniem koncepcji bezpieczeństwa obu krajów. Sekretarz prasowy prezydenta Rosji skomentował oświadczenie polskich władz, które powiedziały, że wstrzymują dostawy broni na Ukrainę. Nie przekazujemy już żadnego uzbrojenia, mówił premier Mateusz Morawiecki, pytany w programie Gość Wydarzeń w Polsacie o dalszą pomoc dla Ukrainy. Jak tłumaczył szef polskiego rządu, my sami się teraz zbroimy w najbardziej nowoczesną broń. Prezydent Duda, pytany o słowa premiera oraz o to, czy będziemy dalej przekazywać Ukrainie uzbrojenie, podkreślił, że to bardzo dobrze, że pojawiła się dzisiaj wypowiedź rzecznika rządu, która wyjaśnia tę sprawę. W ocenie prezydenta słowa premiera zostały zinterpretowane najgorzej, jak to tylko było możliwe. Нахождение группы Вагнер на территории Беларуси. Лукашенко нужно...
Zauważcie, jak bardzo jest to niedorzeczne, jak zmieniła się narracja wokół Polski i teraz wykorzystuje to Putin. Wołodymyr Zełenski, człowiek, który określił Polskę, kraj, który najbardziej pomógł Ukraińcom ze wszystkich krajów świata, nie tylko sąsiadów, nie tylko Unii Europejskiej, ze wszystkich krajów świata. Takiej pomocy humanitarnej, finansowej i wojskowej nie dostali od nikogo. Już nie mówiąc o przyjaźni prezydenta Dudy z Zełenskim, nie? No i teraz on określił nas, że my gramy do jednej bramki z Putinem, że jesteśmy aktorem w teatrze Putina. Niedorzeczne. I teraz Putin to przedstawia w sposób taki, że on wyciąga teraz rękę do Ukrainy w sprawie Polski, że Polska może stanowić zagrożenie, rozumiecie? Podobne oświadczenia były przez lata, od 2014 roku, przedstawiane o Ukrainie. Nasiliły się w 2022 roku. Przed lutym, kiedy to właśnie wojska rosyjskie ustawiały się przed ukraińską granicą, wiele osób mówiło, że okej, tam ćwiczenia robią, chcą zastraszyć tylko, zaraz będą mówili o wojnie atomowej, bo chcą ugrać coś, wynegocjować. Się okazało, że nie. Rozpoczęli pełnoskalową wojnę. A co się dzieje, moi drodzy, przy polskiej granicy, przy polsko-białoruskiej granicy? Tam też stacjonują wojska białoruskie, wojska rosyjskie, przecież Wagnerowcy to nie jest wojsko białoruskie. Więc mamy potencjalnie duże zagrożenie, bo już widać, że stara się nas przedstawić z pomocą Ukraińców, jak się okazuje. To, że Wołodymyr Zełenski powiedział, że Polska gra do jednej bramki z Putinem, jest zupełnie na odwrót. To Zełenski takimi tekstami, takim odcięciem się od Polski i Polaków dał paliwo Putinowi. I teraz, jak widać, Putin to wykorzystuje, przedstawiając Polskę jako tę złą. Ukraina też przedstawia Polskę teraz jako tę złą, więc grają w jednej drużynie. I tam się tworzy narrację taką, co już kilka razy tłumaczyłem na tym kanale, ale na pewno nie wszyscy widzieli, więc może wyjaśnię jeszcze raz dla tych, którzy nie do końca dostrzegają te zależności. Bo patrzcie, co my robimy przy tej granicy białoruskiej? My tam stawiamy wojska. Wojska natowskie, wojska nasze, zbroimy te granice, stawiamy płot, no i dokupujemy kolejne sprzęty wojskowe. Chwalimy się tym, że będziemy największą armią w Europie, że zamawiamy czołgów tyle, że nikt tylu nie ma. Francuska prasa, niemiecka prasa piszą o tym, że my będziemy potęgą. 4% PKB na wojskowość. I co robimy z tą armią i sprzętem? Stawiamy go przy białoruskiej granicy. I nam się wydaje, że okej, to jest dobre, bo to dla bezpieczeństwa naszego kraju. To, co się dzieje na Białorusi, jest niepokojące. To, co się dzieje na Ukrainie, jest cholernie niepokojące. Retoryka w Rosji jest coraz bardziej agresywna, więc musimy się bronić, musimy się zbroić, nie? Logiczne. Ale teraz spróbujcie postawić się po drugiej stronie granicy. Po stronie tych Białorusinów i Rosjan. Przecież Białorusinom jak to jest przedstawiane? Że Polska dozbraja polsko-białoruską granicę. Stawiają tam czołgi, coraz więcej wojska. Przecież my dla nich wyglądamy dokładnie tak samo, jak Rosjanie dla Ukraińców przed rozpętaniem inwazji w lutym 2022 roku. To jest dokładnie tak samo. Więc jeśli oni tam mają dostęp tylko do rosyjskich i białoruskich mediów i generalnie mediów wschodnich, i raczej większość osób ogląda po prostu to. Tak samo jak w Polsce też jesteśmy totalnie zmanipulowani przez TVN, TVP i Polsat i inne radia, stacje, no generalnie przez ten mainstream, który ma jedną narrację, jeśli chodzi o relacje wschodnio-zachodnie, no to tam chyba nie traktują Polaków jako tych wybrańców świata, jako ten pokojowy naród, który tylko się broni, nie? Traktują nas jako potencjalnych agresorów. Więc jeśli nastąpiłaby konieczność interwencji w Polsce dla bezpieczeństwa, to tam też ludzie będą zgadzać się z tym na tyle, na ile zgadzają się z interwencją na Ukrainie. I jest to naprawdę cholernie niebezpieczne. To, w co gra PiS, a w zasadzie on nie gra w nic, oni po prostu robią nieprzemyślane decyzje, tak to przynajmniej wygląda, że my mamy polityków na tak wysokich stanowiskach, premier, prezydent, którzy działają nierozmyślnie. Oni to robią celowo, bo naprawdę każda ich decyzja stwarza nam ogromne problemy. Najpierw pomagaliśmy Ukraińcom bezinteresownie, nie dając żadnych limitów, żadnych odgórnych zakresów dat, że okej, pomagamy wam na przykład na pół roku, czy 9 miesięcy, czy rok. Wtedy wiecie, jakbyśmy odebrali socjal, ale byłoby to
powiedziane wprost Ukraińcom, że okej, macie to przecież na jakiś czas określony, to nikt by się nie czuł oszukany. A teraz pomyślcie sobie, że my po tych półtora roku, prawie już dwóch, odbieramy im socjal. Wołodymyr Zełenski już nam zagroził. Powiedział, że jeśli zaprzestaniecie pomocy, mówił to do wszystkich krajów europejskich, ale teraz grozi Polsce. Jeśli zaprzestaniecie pomocy, to ja nie wiem, co ukraińscy uchodźcy, którzy są w milionach sztuk w waszych krajach, zrobią. I to była ewidentna groźba. I teraz grozi nam i Zełenski, i Putin. A tylko przypomnę, że Ukraina teraz dysponuje cholernie dobrym sprzętem, który dostała od NATO. I nie chcielibyśmy, żeby z Rosją doszli do porozumienia. Oj, nie chcielibyśmy. Następny temat. Your leaders from politics, business, civil society, but you share the same responsibility. TSUE orzekł w czwartek, że Niemcy naruszyły unijne prawo dotyczące przyrody i ochrony przyrody, nie wdrażając w wystarczającym stopniu prawa mającego na celu ochronę siedlisk przyrodniczych, podał portal DW. Komisja Europejska pozwała Niemcy w 2021 roku, a także kilka innych państw członkowskich UE za nieprzestrzeganie unijnej dyrektywy. Czwartkowa decyzja TSUE oznacza, że Berlinowi grożą teraz wysokie kary. W wyroku nie określono jednak dokładnie, jak wysokie będą kary, podało DW. Komisja Europejska argumentowała, że Niemcy nie wyznaczyły wystarczającej liczby celów w zakresie ochrony. Cele te mają na celu ochronę lub odtworzenie populacji niektórych dzikich zwierząt, owadów i roślin żyjących na określonych obszarach. Trybunał uznał, że Niemcy nie wyznaczyły na czas 88 z 4606 obszarów jako specjalnych obszarów ochrony. Na kolejnych 707 obszarach brakowało obowiązkowych celów ochrony przewidzianych w prawie UE. TSUE wydał już orzeczenia przeciwko innym państwom członkowskim w związku z naruszeniem prawa ochrony przyrody. W latach 2019 i 2021 roku orzekł, że Portugalia i Grecja nie wykonały swoich obowiązków w tym obszarze, informuje DW. But he wanted it to try out how to decarbonize his fleet. No i macie tutaj informację o tym, że Niemcy naruszają prawo unijne i to jeszcze w dodatku ekologiczne, czyli to, za którym oni tak bardzo ochoczo śpiewają, że Polska jest taka zła, taka niedobra, że mamy kopalnie węglowe wywalić i sprowadzać ten sam węgiel z Kolumbii, co jest totalną niedorzecznością, czy z Rosji, bo do tej pory przecież wiele ton węgla sprowadzaliśmy z Rosji i to było normalne, zamiast kopać u siebie. No i ci sami Niemcy dostają teraz orzeczenie z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że oni łamią w tym zakresie prawo unijne. No i jak myślicie, jakie spotkają ich konsekwencje? Nie dostaną pieniędzy z KPO? Już je dostali. Nie dostaną jakichkolwiek funduszy? Będą sankcje na Niemcy? To jest taki problem, że Polska, jeśli będzie łamała jakiekolwiek traktaty, prawo unijne, my dostaniemy w pierdziel za to. Niemcom nie stanie się nic. Zobaczycie. Jest to kraj, który zarządza całymi strukturami unijnymi, tak samo jak Francja, i to są kraje stosunkowo bezpieczne w tych całych strukturach. I to nie bez powodu teraz Niemcy z Francją właśnie dążą do tego, żeby już nie było obowiązkowej większości w Unii, żeby wykluczyć możliwość wetowania spraw w tej organizacji. I to jest ewidentne działanie antymniejszych krajów, przeciwko mniejszym krajom takim jak Polska. My już nie będziemy się mogli tak łatwo sprzeciwić. Wszystko dąży do stworzenia takiej federacji, do Stanów Zjednoczonych Europy. O czym już przecież Unia Europejska, dyplomaci unijni mówili niejednokrotnie. Stany Zjednoczone Europy to jest ten kierunek, w którym powinniśmy iść. I w tym kierunku Unia Europejska idzie. Czy to dobrze, czy źle? Piszcie w komentarzach. Czy chcielibyście Europy takiej, w której działa to wszystko tak jak Stany Zjednoczone, że kraje to są Stany? Czy też raczej po prostu Unii Gospodarczej i powrotu do tego, co było kiedyś? I jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Przecież jako Stany Zjednoczone Europy też bylibyśmy dużo silniejsi, dużo lepsi negocjacyjnie. To byłby kraj, który jest jednym z najpotężniejszych na świecie, nie? Z drugiej strony to no, my nie jesteśmy Stanami, my nawet nie mamy wspólnego języka, już nie mówiąc o kulturze. Dajcie znać w komentarzach, bo to może być naprawdę ciekawa dyskusja, a my lećmy dalej.
To było coś niespotykanego. Ten człowiek zaatakował mnie również fizycznie, zniszczył mój telefon. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że może dojść w Polsce do tragedii. Borys Budka został zaatakowany w jednej z galerii handlowych w Katowicach. Stwierdził wówczas, że odpowiedzialność polityczną za ten atak ponosi Jarosław Kaczyński. Do tych słów odniósł się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Źródłem agresji jest środowisko, które reprezentuje Borys Budka, oświadczył. Szef klubu KO Borys Budka poinformował, zaatakowany w galerii katowickiej w Katowicach. To było coś niespotykanego. Ten człowiek zaatakował mnie fizycznie, zniszczył mój telefon, powiedział. Na szczęście nie doszło do tragedii i na szczęście policja bardzo szybko ustaliła sprawcę i został on zatrzymany na gorącym uczynku, dodał poseł. W swoim oświadczeniu Budka zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński atakuje polityków opozycji, a niestety ludzie, którzy idą za nim, biorą to dosłownie, mówił szef klubu KO. To pan ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co dzieje się dzisiaj w tej sferze w Polsce. Jeżeli pan nie przestanie z tym swoim chorym językiem nienawiści i nie zaprzestanie atakowania Donalda Tuska, ludzi Koalicji Obywatelskiej, to dojdzie do tragedii, ocenił polityk KO. Rzecznik PiS podkreślił w rozmowie z PAP, że źródłem agresji jest środowisko, które reprezentuje pan Budka. Widać to na ulicach polskich miast, wulgaryzmy, inwektywy, a nawet przemoc fizyczna, wskazał Bochen. Gest pani Gajewskiej sugerujący podrzynanie gardła przeciwnikom politycznym, przepychanki pana Nitrasa, podpalenia biur poselskich i ich dewastacja, a wreszcie przekleństwa i wulgaryzmy na ulicach polskich miast podczas ich marszów. To całokształt środowiska pana Budki, Trzaskowskiego i Tuska, oświadczył. PiS-owska nienawiść zalała nasz kraj. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Napisała w mediach społecznościowych. Najciekawsze w tym wszystkim jest właśnie to, że Borys Budka oskarża o to Jarosława Kaczyńskiego. Ten sam Borys Budka, który przecież wymyślił, znaczy nie on, ale jego ugrupowania wymyśliły 8 gwiazdek. Robić coś PiS, nie? Wypierdzielać w stosunku do PiS. Jeśli już mówić o jakiejś partii, że jest nienawistna i sieje nienawiścią, no to raczej takie rzeczy widzimy w obu widzimy, okej. Ale Platforma Obywatelska się nawet z tym nie kryje. PiS jest nienawistną partią, ale nie tak wprost jak właśnie Platforma Obywatelska. I o tym ciężko jest zapomnieć. Tymczasem na Twitterze rozpętało się piekło. Zaatakowany Kamila Gasiuk-Pichowicz. Zaatakowany Borys Budka usłyszał od napastnika: ty Niemcu, ciągle dostajemy przez internet wiadomości z takimi tekstami. To efekt pisowskiej strategii, pozbyć się przeciwnika, odbierając mu polskość. Tak robili komuniści, PiS to ich spadkobiercy. I dała tutaj screena z maila, jakiego dostała, podając nawet tego maila wprost. Nie zakryła nic. A co ty, Szkopski, załgany wycie ruchu robisz w polskiej telewizji? Wytłumacz się z ukradzionych Polakom pieniędzy. Gdzie je schowałeś, Szkopski, na Słańcu? Wytłumacz się z zaprzaństwa i zdrady narodowej. Niebezpiecznie to było za waszych niecenzuralnych rządów. Niecenzuralne coś zrób w twój pusty, niecenzuralny, Szkopski, załgany łeb. No dobra, może nie będę dalej tego czytał, no bo zbyt dużo cenzury by musiał tam dawać, ale wiecie, o co chodzi. A teraz wy napiszcie sobie na Twitterze cokolwiek, co jest niepoprawno polityczne, politycznie i zobaczycie, że też będziecie dostawać takie komentarze. Tak w internecie jest. Ciężko cokolwiek z tym zrobić. Niektórzy mają jakieś takie emocje, że no, raczej ciężko wyplewić to z internetu, nie wprowadzając jakiejś cenzury, nie? Takie rzeczy się zdarzają. To nie są ludzie, którzy wyjdą na ulicę i będą w ten sposób prawić, tylko to są ludzie, którzy piszą w internecie i czują się ten. No, raczej edukacja internetowa jakaś bardziej by się przydała. Po pierwsze, żeby radzić sobie z takimi rzeczami, żeby nie zwracać na to uwagi, bo my też dostajemy mnóstwo komentarzy bardzo podobnych. Jeżeli pociśniemy jedną i drugą partię, nie? I my dostajemy i od zwolenników PiS-u, i od Platformy, i od Konfederacji jeszcze. No i po pierwsze, żeby radzić sobie z takim hejtem, z takim, no ciężko nazwać to groźbami, no bo to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To nie jest osoba, która wyjdzie na ulicę i będzie robiła jakieś rzeczy. No, znaczy, zdarza się, no pewnie. Nawet nie musicie nikomu podpaść, bo tak działa świat, nie? Nawet nie musicie nikomu podpaść, idąc na ulicy wieczorem, możecie też dostać w pierdziel po prostu za to, że się popatrzyliście na kogoś źle. I to też nie znaczy, że mieliście kosę jakąś, że coś powiedzieliście, że macie poglądy nie takie i Prawo i Sprawiedliwość. Tylko po prostu tamten człowiek, który was zaatakował, był walnięty w łeb.
I są ludzie walnięci w łeb, nie? A z drugiej strony powinniśmy uczyć kultury i wychowania jakiegoś internetowego. Po prostu. To powinno być coś, czego uczymy w szkołach. A czegoś takiego kompletnie nie ma. Nikt nie uczy, jak korzystać z mediów społecznościowych. Kompletnie. Ten temat pomija się w szkole. A większość naszego życia obecnie jest właśnie w mediach społecznościowych. I nikt nas tego nie uczy. To jest w ogóle dziwne, nie? Uczą nas rzeczy, które są dla nas zbędne w przyszłości, a coś, co jest niezbędne do obecnego życia. Można mówić cokolwiek chcecie o mediach społecznościowych, nie? Ale oglądacie właśnie ten film ze mną na mediach społecznościowych, gdzie są komentarze. Wejdźcie sobie w te komentarze, zobaczycie, że jest tam też trochę hejtu. Bardzo podobnego do tego. Tak po prostu jest, więc jakaś edukacja w tym zakresie by się przydała. No i jest oczywiście tam już od razu raban. Borys Budka. Człowiek ziejący nienawiścią czerpaną z przekazów Kaczyńskiego i rządowej telewizji zaatakował mnie w centrum Katowic. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Dziękuję za wasze słowa wsparcia i solidarności. Obiecuję, wygramy. On naprawdę się teraz cieszy z tego, że ktoś go zaatakował. Ale podobnie było, nie zapominajmy, w drugą stronę. Był jakiś tam narwaniec debil, który walił w szybę Biura Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętacie? Walił tam, chciał się do prezesa dostać. Też debil, nie? I oni też to wykorzystywali, że to jest Platformers. 1-1, nie? Win-win. Dariusz Matecki. Taka sytuacja. Zadziwiające, że pan Budka od 8 gwiazdek, czyli od wyzywania jebania politycznych oponentów, wzywa teraz do zaprzestania nienawiści. Trochę tak. Nawet tutaj wrzucił ten, jego zdjęcie ze świeczkami pana Borysa Budki na torcie. Celowo 5 i 3, nie? Żeby było, że walić PiS, że tak powiedzmy. Więc niech się pan Borys może nie pogrąża, bo on sam jest odpowiedzialny za taki poziom debaty publicznej. Ciężko dziwić się ludziom w internecie, że tak piszą. Ciężko dziwić się tym cymbałom na ulicy, no bo jednak coś takiego trzeba potępić. Tamten człowiek powinien pójść siedzieć. No nie można atakować ludzi, nie można atakować posła. To jest po prostu zachowanie, no jesteś niebezpiecznym człowiekiem, jeśli tak robisz. Powinieneś być izolowany. No i, ale musi mieć na uwadze to, pan Borys, że to on jest za to odpowiedzialny. Między innymi on. To nasi politycy doprowadzają do tak niskiego poziomu debaty publicznej. Jak my mamy wymagać więcej od społeczeństwa, od obywateli, kiedy politycy przedstawiają nam takie bagno? No a to ciekawe, ostatnio robiliśmy filmik, w którym pokazaliśmy największe skandale polskiej polityki, filmy, jak się politycy zachowują. Zapraszam, zobaczycie. Następny temat. No okropnie jesteśmy tym jakby poruszeni, wzruszeni i pełni obaw, czy w związku z taką jakby... Reżyserka musiała wynająć ochronę, która towarzyszy jej przez całą dobę, informuje portal Deadline. Film Agnieszki Holland, Zielona granica, wchodzi do kin przy dezaprobacie polityków i środowisk związanych ze Zjednoczoną Prawicą, które mówią, że obraz jest ohydnym paszkwilem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i ciągle się zmienia. Próbuje zachować zdrowy rozsądek, ale to niebezpieczne. Ta kampania może wywołać rzeczywistą przemoc, a nie tylko przemoc werbalną. Wystarczy jedna obłąkana osoba, aby potraktować to poważnie, powiedziała Holland w rozmowie z Deadline. Jarosław Kaczyński ocenił podczas wystąpienia w siedzibie swojej partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, że film Agnieszki Holland odnosi się także do planowanego na 15 października referendum. Chodzi o to, żeby ukazać tak sytuację na granicy, aby przekonać niektórych, że obrona polskiej granicy to w gruncie rzeczy jedno wielkie przestępstwo, zaznaczył prezes PiS. Szef Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że drugim aspektem filmu jest ojkofobia. Pani Holland daje jej wyraz zarówno w tym filmie, który ma charakter haniebny, odrażający i obrzydliwy, ale także to jest element bardzo wyraźnie występujący w jej wywiadach, powiedział. Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła, znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej. Powiedział niedawno w rozmowie z Telewizją Polską Andrzej Duda o filmie Agnieszki Holland Zielona granica. Andrzej Duda nie zamierza przeprosić za swój kontrowersyjny komentarz o filmie Agnieszki Holland, pytu Zielona granica. To pytanie zostało źle sformułowane, to był cytat, powiedział prezydent w wywiadzie na antenie TVN24. Wiele osób poczuło się urażonych, odpowiedział mu dziennikarz Marcin Wrona.
Czy miała Pani taki moment, że być może bała się Pani o swoje życie i czy ewentualnie postanowiła Pani mieć dzisiaj ochronę? Wie Pan, tak. I ta narracja, którą przed chwilą słyszeliście, pochodzi z Onetu, który dał praktycznie ten sam artykuł 1:1, no prawie 1:1, co Gazeta Wyborcza, które wychwalają film Zielona Granica. A jak jest naprawdę? Otóż już wam pokazuję zdjęcie, bo byliśmy na tym filmie, jakie były tłumy. Przypomnę tylko, byliśmy w godzinach szczytu w warszawskim kinie Złote, w Złotych Tarasach, w Multikinie. Proszę bardzo. Aj, widać, o. Tak to wyglądało. Kupiliśmy bilety wczoraj, już się spodziewałem, że kurde, przegapiliśmy. My wczoraj sobie przypomnieliśmy, że ta premiera będzie, nie? I tak myślimy, dobra, warto było pójść, obejrzeć, żeby mieć własne zdanie na ten temat. Bo w ten sposób staram się traktować nasze felietony, które nagrywamy tutaj, żeby nie było, że gadam tylko o czymś, a sam nie wiem o czym, bo to też jest takie trochę niepoważne. Zobaczycie ten trailer i już mówić o czymś, że jest złe albo dobre, kiedy nawet nie widzieliście całości. Nie? Więc staram się takie rzeczy analizować. No i byliśmy tam, rezerwując bilety, okazało się, że byliśmy chyba jedyni, albo jedno miejsce tam było zajęte. Myślałem, że to może jakiś błąd. Albo, że nie wiem co, że ludzie na ostatnią chwilę będą, albo no co tam mogłoby się wydarzyć. No i dzisiaj poszliśmy do tych Złotych Tarasów, okazało się, że były tłumy, istne tłumy w całej galerii, ale nie w kinie, w dzień premiery. W dzień premiery, jak wyszła Barbie i Oppenheimer, nie szło zarezerwować biletu w Multikinie na Barbie i Oppenheimera. I zawsze tak jest właśnie w dniu premiery, że bardzo ciężko o dobre miejsce, zwłaszcza jak rezerwujesz dzień przed. Tutaj w ogóle nie było praktycznie nikogo. Oprócz nas było, Kamila tam liczyła, że około 10 osób na potężną salę. No tylko była jedynka przydzielona, taka duża sala, nie ta do mniejszych seansów. Bo to jednak premiera, do premierowych filmów zawsze dają większe sale. Sprawdzaliśmy wczoraj, wczoraj jeszcze jak rezerwowaliśmy bilety, kino Wołomin. I tam się okazało, że było mnóstwo, prawie wszystko zajęte. Ale dzisiaj sprawdziliśmy jeszcze raz z ciekawości, no bo tak myśleliśmy, kurde, może nie wiem, w Złotych Tarasach ludzie nie chodzą na takie filmy, czy co? Sprawdziliśmy jeszcze raz kino Wołomin, pustki. Więc mogłoby to wynikać z tego, że był też bojkot tego filmu i po prostu ludzie porezerwowali, tak myślimy, tak nam się wydaje, nie? Porezerwowali sobie tam miejsca i nie przyszli. No i wtedy nie płacisz nic za to, jak tam zrezygnujesz w jakimś tam czasie. Tak też mogło być. No i jak wszedłem sobie na Twittera, okazuje się, że faktycznie ludzie wysyłają screeny z całej Polski, że tak było. A co o samym filmie? To, co usłyszeliście, to była narracja Onetu. Chciałem wam przedstawić, jak te mainstreamowe, lewicowe media mówią. A co mówimy my? Zapraszam was na nasz drugi kanał Dwie Baby, gdzie Ania z Kamilą recenzują różne rzeczy. Tam właśnie macie całą relację, jest to nasz pierwszy film, więc bardzo by mi zależało, żebyście właśnie kliknęli i zobaczyli, będzie ekstra. Naprawdę bardzo nam pomożecie tym. Dziękuję serdecznie. No i co? Trzymajcie się ciepło i heja. Widzimy się na Dwie Baby, bo tam też przez chwilę wystąpiłem. A tak to byłem operatorem.